Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Karioner. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie komentarz na żywo i tym razem pogadamy sobie o jetach tak zwanych stealth, gdzie w Battlefield 4 ta nazwa niewiele ma w zasadzie wspólnego z tymi jetami. A dlaczego? A to dlatego, że są to takie samoloty, które walczą na takich wysokościach i na takich odległościach, że ich po prostu nie widać. Na Battlefieldzie jest to jakby, no, niemożliwe. Wow, 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 Jesus Christ. Wow. Asysta. No dobra, no to może powiem, jaki używam loadout i co polecam. Dla początkujących, jeśli chodzi o defensywę, to flary. Ale jak ktoś się czuje już pewniej, może używać ECM-u. Ale ja tu teraz oczywiście mówię, o kurde, znowu asysta. Tylko i wyłącznie o Air Superiority, ponieważ ten jet jednak nie nadaje się, przynajmniej w moim odczuciu, do niczego innego niż Air Superiority. I tu cię mam. Jety w porównaniu z tymi, co mieliśmy w Battlefield 3 i jety z Conquestu, w porównaniu z tamtymi jetami, te są bardzo osłabione. Mowa tutaj o kanonie, głównie o kanonie. Jeśli chodzi o gadżety, to polecam rakiety, nie wiem, to się nazywają pasywne, czy jakoś tak, nie wiem, bo ja mam ustawione na język angielski, więc trudno mi tu powiedzieć dokładniej. W każdym razie, kurde, i właśnie dlatego nienawidzę swoich, kurde, współ tak zwanych towarzyszy. Co oni odstawiają za maniany? Czego on leci tam, gdzie ja? No po cholerę, co on ślepy? No najwyraźniej ślepy. Jeśli chodzi o kanon, proponuję używać ten podstawowy, 20 mm, ponieważ po ostatnim patchu został on naprawdę, kurde, znowu asysta, dosyć poważnie poprawiony. I w tym momencie jest on jednak najlepszy. Na drugim miejscu będzie 30 mm, a na trzecim... O właśnie o tych rakietach mówiłem, że proponuję ich używać. Kurde. Ja jakby niezbyt często ich tu używam, ponieważ ja bardziej opieram się na swoim kanonie, ale jeśli mi się na przykład przegrzewa, to z miłą chęcią go używam. O Boże, no same asysty. Nie mam szczęścia w tym gameplayu. No cóż, no nie zawsze się ma. Kurde, no. O Jezus Maria, what the fuck? Are you fucking kidding me? Dobra. Oni mi kradną, to może ja im zacznę kraść kile. Oh my god! To robi się dosyć niedorzeczne. Ponieważ nie jestem w stanie, że tak powiem, rozwinąć skrzydeł. A ten jet jednak rozwija swoje skrzydła w tym właśnie trybie, czyli Air Superiority. Tutaj ten jet pokazuje
pazury. I w moim odczuciu on jest właśnie stworzony do tego trybu i tylko i wyłącznie, bo w innym trybie on jakoś sobie średnio daje rady w moim odczuciu. O Jezus! Lecą! Lecą sępy! Dlaczego w zasadzie przydaje się... Kurczę. ECM, no to chyba jest też dosyć wiadoma sprawa, że znikamy z radaru. Co czyni ten gadżet niezwykle skuteczny w tym trybie, ponieważ sporo osób polega na radarze. I wtedy można się wymknąć. Kurczę, gdzie on tutaj? Nie wiem, czy zdążę jeszcze kogoś uciukać. Ale to by chyba było na tyle. Tak więc mam nadzieję, że ten krótki komentarz miał jakiś sens i do usłyszenia następnym razem.